Nastolatka jest zła po kłótni z bratem. Nie rozumie, dlaczego ten tak uwziął się na jej chłopaka. Po prostu mam już tego wszystkiego dość. Tak strasznie zależy mi na Jonatanie, a Konrad cały czas się go czepia. No wiem. Ja próbowałam już z nim o tym porozmawiać, ale ten twój brat jest mega uparty. Ale zaczekaj. Mam coś dla siebie zadać. Kupiłaś te dopalacze? No gadałyśmy, że fajnie byłoby ich w końcu spróbować, więc uznałam, że raz się żyje. No jasne, ale mnie zaskoczyłaś. No widzisz, proszę, jedny jest dla ciebie. Dzięki, a mogę ci jutro oddać kasę? Nie, coś to jest prezent. To co, próbujemy? Nie, dopiero po szkole. Mam dzisiaj wolną chatę, bo Konrad ma swój trening i korki. No, więc nie będzie nam przeszkadzał. A to się wciąga czy pali? Wiesz co, gościu, który mi to sprzedawał, mówił, że to się wciąga, ewentualnie można w czymś rozpuścić. A może jeden trochę teraz spróbujemy? Serio, muszę sobie poprawić humor. Wiesz co, chcesz potem z fazobana siedzieć na reszcie lekcji? Nie, dzięki. Dobra, idziesz? Jeszcze skorzystam z toalety. Dobra, to ja czekam na lekcję. Magda nie wie, że dopalacze, które zażyła, zawierają śmiertelnie toksyczną substancję. Dziewczyna od razu zaczyna źle się czuć, ma zawroty głowy. Jest przestraszona, bo nie wie, co się z nią dzieje. Z nosa leci jej krew. Ej, Magda! 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 Ej, pomocy, ludzie! Pomocy, no nie wiem, co... Magda! Magda! Pomóż mi! Halo, obudź się, ty się strasz, opuścił. No nie wiem, szła, ja po prostu się przebudziła. Pomóż mi ją, proszę, na bok. Rękę pod głowę. Przytrzymaj jej głowę, podłużyj coś, masz plecak jakiś. Halo? Potrzebna karetka do szkoły przy Sudeckiej. Nie wiem, uczennica straciła przytomność. Magda. Dobrze. Ty się uderzył? No nie wiem, szła, normalnie się przebudził. Dziękuję. Słuchaj, pogotowie jedzie. Poczekaj przed szkołą, ja zostanę z Magdą. No idź, chodź!